chor. Wszystkiego dobrego! Wszystkiego dobrego! Wszystkiego najlepszego, Adrien! Marinette, koniecznie posprzątaj dziś pokój po szkole. Mamo, jest piątek i umówiłam się zaraz po lekcjach z Alią. Dobrze, posprzątam go za ciebie, ale być może przypadkiem trafię na twoje prywatne rzeczy, takie jak maile, pamiętnik. Okej, zrobię to, przyrzekam. Miłego dnia, kochanie. Wszystkiego dobrego, znaczy miłego dnia. Proszę, twój plan dnia. Dziękuję bardzo. Hej, czy tata odpowiedział coś w sprawie przyjęcia? Wiesz, bo on sądzi, że to kiepski pomysł. No jasne. Wszystkiego dobrego, Adrien. Jak był młody, to pewnie też był nudziarzem. Nie przekonam go. To twoje urodziny! Ciśnij go! Dasz radę, dasz radę! Dam radę, dam radę! Wiesz co? Wiesz co? W takim razie ja pogadam z twoim starym. Szkoda czasu. I tak nie zmieni zdania. Nie dam rady! Nie dam rady! Nie możesz się poddać. Od rana to planowałaś, więc do dzieła! Hej! Hej? Ja chciałam ci wręczyć prezent, znaczy prać ci mój prezent, znaczy... Spadaj stąd! Wszystkiego dobrego, Adrien! Tak, dzięki, Klo. Dotarł już do ciebie mój prezent? Nie. Co? Och, te firmy kurierskie! Pewnie dlatego, że prezent był za ciężki i nie chciało im się dźwigać. To leniuchy! Zadzwonię do nich i zrobię awanturę. Wstawaj, poradzisz sobie. Muszę lecieć, mam sesję. Dlaczego nie pomyślałam tego, co mówię? Powiedziałam tego, co myślę. Sama widzisz. Coś mi się zdaje, że mam sprawę do obgadania ze staruszkiem Adriena.